Najodleglejsze z wysp greckich, Dodekanes, leżą blisko tureckiego wybrzeża. Z powodu tego położenia i oddalenia od Aten, wyspy te miały burzliwą historię. Dopiero w 1948 roku, po wielu wiekach okupowania ich przez Krzyżaków, Turków i Włochów, zostały włączone do Grecji. Jakiekolwiek były rygory okupantów, pozostawili oni po sobie mieszankę stylów architektonicznych oraz wschodnich i zachodnich kultur. Rodos, stolica całego Dodekanezu, była ważną wyspą już w okresie od V do III wieku przed naszą erą. Należała do rzymskiego i bizantyjskiego cesarstwa. Później została opanowana przez Joannitów, którzy mieli tu swoją siedzibę od 1306 do 1519 roku. Zbudowane przez nich miasto twierdza góruje nad współczesnym miastem Rodos. Jeszcze później wyspą władali Turcy i Włosi. Miasto Rodos jest zamieszkane od ponad 2400 lat. Pierwsza osada powstała tutaj około 408 roku przed naszą erą. Joannici, którzy przybyli tu w 1309 roku, zbudowali na starożytnych ruinach swoją cytadelę. Średniowieczna budowla, nad którą wznoszą się wieże Pałacu Wielkich Mistrzów, stanowi centrum Starego Miasta. Jest ono otoczone fosą i murami o długości 4 km. 11 bram wiedzie do Starego Miasta, które podzielone jest na Kolakium, dzielnicę rycerską i burg, gdzie mieszkała pozostała ludność, w tym Żydzi, Turcy i Grecy. Stare miasto w Rodos, jako jedno z najpiękniejszych miast obronnych, zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego. Thank you.
Port Mandraki jest głównym ośrodkiem życia miasta, łącznikiem między Starym Miastem a Nowym. W porcie cumują jachty, łodzie i statki wycieczkowe oraz promy. U wejścia do portu, tam gdzie kiedyś prawdopodobnie wznosił się słynny kolos, stoją na kolumnach brązowe figury łani i jelenia. Kolos rodyjski, gigantyczny posąg Heliosa, boga słońca, był jednym z siedmiu cudów świata starożytnego. Wzniesiono go po 304 roku przed naszą erą. Kolosa budowano przez 12 lat, wykorzystując brąz ze zdobycznego uzbrojenia i około 9 ton srebra. Twórcą tego 32-metrowego posągu był Chares z Lindos. Tradycyjnie przedstawia się kolosa stojącego okrakiem nad wejściem do portu Mandraki. Kolos runął około 227 roku przed naszą erą podczas trzęsienia ziemi. Maria me ta kitrina, kiona